Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj piątek, a więc temat luźniejszy, dlatego też będzie o byłej pani premier Kopacz, która wyraziła ostatnio opinię, a w zasadzie nawet przekonanie, że Donald Tusk wróci do Polski, wystartuje w wyborach prezydenckich, no bo bez powrotu do Polski w tych wyborach nie da się wystartować i nawet więcej, nie tylko w tych wyborach wystartuje, ale nawet je wygra. Zaraz będę komentował, jak to się ma do rzeczywistości i faktu, że najbliższe wybory prezydenckie zaplanowane są na 2020 rok, czyli bardzo, bardzo odległą datę, ale najpierw pragnę przypomnieć to, co mówię w prawie każdym vlogu od jakiegoś pół roku, a mianowicie to, że w opisie znajdują się źródła. W związku z tym, jeżeli chcecie sobie zweryfikować fakty, które będę tutaj podawał, możecie zajrzeć do opisu i przeczytać sobie artykuły, z których wziąłem wiedzę, którą tutaj prezentuję. Także ja tutaj sobie nic nie wymyślam, jedynie po prostu fakty podaję oczywiście za źródłami, a komentarz jest oczywiście mój całkowicie autorski, chociaż oczywiście, jak ktoś jest złośliwy albo ma problemy ze słuchaniem, ze zrozumieniem, to i tak ten fakt pominie i będzie twierdził, że jak ja kogoś cytuję, to znaczy, że to są moje słowa. Dobra, ale zostawmy takich oto ludzi i jedziemy. Najpierw cytat, podkreślę, cytat, który też znajduje się w artykule, do którego link macie w opisie. Tutaj jest cytat z pani byłej premier Kopacz, bo ona mi się, nie wiem dlaczego, wiecznie myli z obecną panią premier Szydło, dyslektyk, i te nazwiska zawsze się mylą, wiem o kim mówię, a nazwisko czasem tak to wygląda. W każdym razie, cytat, jestem przekonana, że Donald Tusk wystartuje na prezydenta Polski. Mało tego, zaskoczę pana, pewnie Polacy go wybiorą. Bo ktoś taki jak Donald Tusk jest nam bezwzględnie potrzebny i to właśnie pani była premier bardzo mocno podkreśliła. W opisie macie aż dwa artykuły, żeby nie było, że tylko na podstawie jednego artykułu to zrobiłem, więc macie aż dwa. Oba piszą mniej więcej to samo co do faktów. Różnią się komentarzem, ale komentarz i tak jest tylko mój. Słuchajcie, o co tutaj chodzi? No bo w zasadzie to mogłoby być takie, powiedziałbym, bardzo mocno emocjonujące. W ogóle nie będę ukrywał, że media tym się bardzo mocno ekscytują. Na większości portali internetowych można znaleźć o tym wzmiankę, w radiach o tym się mówi. Chyba nawet w telewizji na ten temat widziałem, że wow, mamy news dnia. Donald Tusk wraca do Polski, bo jak już powiedziałem, no bez powrotu do Polski tak ciężko jest startować na prezydenta Polski, co będzie sobie kampanię prezydencką z Brukseli prowadził, no bo tak jest trochę dziwne, czyli że wróci do Polski, wystartuje, a w dodatku pani premier Kopacz zabawia się w taką wróżkę i jest przekonana, że wygra. Oby nie było to takie przekonanie, oczywiście mówię oby z takiego punktu widzenia Platformy Obywatelskiej, jak przekonanie pana Michnika, który zdaje się był tak mocno przekonany, że pan prezydent, już dzisiaj były Komorowski, wygra wybory, że on w zasadzie musi wygrać te wybory. I tam było chyba coś powiedziane, że nie wygrałby tych wyborów, tylko jakby przejechał ciężarną zakonnicę na pasach. Coś takiego tam sobie pan Michnik wymyślił, jakąś taką totalnie niemożliwą do zaistnienia sytuację, a bach, kurczę, nie przejechał tej zakonnicy, a prezydentem nie został. I niektórzy mówią, że to był początek końca Platformy Obywatelskiej, bo Platforma rzeczywiście od dłuższego czasu leci sobie równo w dół i o ile jeszcze przy ostatnich wyborach parlamentarnych ten wynik miała całkiem niezły i daje, i ten wynik się przełożył na drugą liczbę posłów w obecnym parlamencie, o tyle no potem szło jej coraz bardziej źle, 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 źle i gdzieś tam nawet już się pojawiają jakieś pierwsze prognozy, które mówią, że za ileś tam lat tutaj Platformy nie będzie, bo jej elektorat zostanie wchłonięty i tam różne są komentarze, niektórzy mówią, że Nowoczesna wchłonie, inni, że wkurzeni odejdą do Kukiza i tak dalej, nieważne. Ważne, że jest to bardzo dziwne, ponieważ ostatnie wybory prezydenckie były w 2015 roku. Jeżeli dobrze pamiętam konstytucję, może źle pamiętam, więc wtedy proszę, żeby mnie poprawić, będę dodawał sprostowania, ale jeżeli dobrze pamiętam, to wybory prezydenckie w Polsce są co
5 lat, czyli 2015 plus 5 daje nam 2020 rok. No teraz jak właśnie sobie spoglądam tak w dół monitora, gdzie mam datownik, no teraz mamy luty 2017 rok, w związku z tym do 2020, no to jeszcze ładny czas mamy, dlaczego, czemu oni o tym mówią zupełnie teraz, prawda? Zwolennicy spiskowych teorii oczywiście od razu podchwycili ten temat, że tu być może będzie jakaś forma próby usunięcia pana prezydenta ze stanowiska, że on w jakiś sposób zostanie zmuszony do odejścia. Niektórzy nawet twierdzą, że może zostać otruty, albo może, że jest chory, śmiertelnie chory. Tutaj chyba się pomyliło trochę z tą spiskową teorią, którą rozsiewał pan Stonoga, między innymi, ale nie tylko, bo to ja ją słyszałem już dawno, dawno, miesiące przed, zanim pan Stonoga ją powiedział i nawet we vlogu o tym powiedziałem przecież. W każdym razie jest teoria, że pan Duda jest umierający, co teraz się pojawiła, no ale taka najnowsza spiskowa teoria, która się właśnie pojawiła po tej wypowiedzi byłej pani premier, to nomen omen znowu chodzi niby o Stonogę i tutaj, że być może jednak te rewelacje Stonogi, który jak wiadomo oskarżał publicznie pana prezydenta Dudę, że ten zrobił z nim deal i to taki deal, no dość śmierdzący prawnie bym powiedział, czyli że tam był deal, poparcie za ułaskawienie. Tak mniej więcej co pan Stonoga twierdził, oczywiście to jest w dużym uproszczeniu, jeżeli ktoś chce więcej posłuchać, obejrzyjcie sobie tam ten vlog, tam dokładnie wszystko tłumaczę co jak, no i taki deal, no nazwijmy to tak łagodnie, on jest bardzo wątpliwy prawnie, w związku z tym, gdyby okazała się to prawda, gdyby pan Stonoga umiał to udowodnić bardziej niż tylko pokazując ten telefon, znaczy filmik z nagrania tego telefonu, który pokazał, no to w tym momencie wydaje mi się, że rzeczywiście coś by to mogło wzruszyć polską sceną polityczną. Niemniej jednak nie chce mi się wierzyć w spiskowe teorie na ten temat. Przypominam, spiskowe teorie tylko w niedzielę o 21:00. Spiskowe teorie to jest seria rozrywkowa. Spiskowe teorie przedstawiam tak, jak one są przedstawione w internecie. To, że w jakąś spiskową teorię przedstawiam, to wcale nie znaczy, że w nią wierzę. Niemniej jednak są spiskowe teorie bardziej i mniej prawdopodobne. A ta, że Duda jest przypadkiem śmiertelnie chory, przypadkiem tak samo jak pan Kaczyński, przypadkiem wszyscy czołowi, może za chwilę działacze PiS-ów mają raka trzustki. Powiedzmy w to, że to jest raczej taka prawie niemożliwa do zaistnienia spiskowa teoria. W związku z tym, no tutaj raczej nie o to może chodzić, prawda? Tutaj do tego jeszcze należałoby zwrócić uwagę, że sama wygrana Tuska, wbrew temu, co pani Kopacz była łaskawa powiedzieć, no jest bardzo mocno wątpliwa. Były ostatnio robione badania, na które zresztą wiele redakcji się powoływało, chociaż tych raczej takich prorządowych, a nie proopozycyjnych, że pan prezydent Duda jest całkiem popularnym prezydentem, że jemu ta popularność no albo nie spada, albo nawet nieznacznie rośnie, no natomiast pan Tusk no nie bardzo, i było wprost zestawienie, jakbyś miał do wyboru parę Duda-Tusk, na kogo byś głosował. No i przynajmniej w jednym sondażu wyszło, że na Dudę, i na tym pokazują, że Duda. Wiecie, sondażami to jest troszeczkę tak, że one tak jakby to ładnie powiedzieć, to jest trochę tak jak z formą na skoki narciarskie. Młodsi nie pamiętają, starsi będą pamiętać Adam Małysz. Adam Małysz, świetny skoczek, w ogóle jakiś genialny. Facet wygrywał co się tylko da, w zasadzie jak się oglądało skoki z Małyszem, to wiadomo było, że Małysz wygra. Tylko nie wiadomo było jak wysoko, nie? Czy w tym wypadku skoków, to raczej jak daleko. Natomiast na olimpiadę, gdzie się liczyły te kilka konkretnych skoków, ta dyspozycja na jeden konkretny dzień, no Małysz już miał problem i jakoś ze zdobywaniem tych złotych medali, mimo tego, że generalnie to wszyscy wiedzieli, że Małysz deklasuje rywali. Podobnie jest trochę z polityką. Już pomijając fakt, że te sondaże bardzo często są nierzetelne, że to jest na zasadzie dzwoni ktoś do pana, do ciebie, nie wiem, jak na przykład jesteś w kiblu, albo czekasz u lekarza, albo czekasz w kolejce do sklepu i miła pani, dzień dobry, zajmę tylko chwilkę, jakby pan miał wybrać z takiej pary Tusk, Duda, na kogo by pan zagłosował?
No i mówisz, wszystko jedno, byleby się rozłączyła, nie? No i później są takie, takie wyniki. Jeszcze do tego liczy się preferencje wyborców na ten jeden konkretny dzień. Jeszcze tam takie bardzo poważne opracowanie z nurtu politologii. No ktoś na politologii to napisał. Właśnie, że czasem pogoda bardzo mocno wpływa na wyniki wyborów, pora roku mocno wpływa na wyniki wyborów i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo różnych rzeczy. Kiedyś się mówiło, że w wakacje nie powinno się nic robić, że Platforma Obywatelska nic nie powinna robić w wakacje, co jest cokolwiek związane z głosowaniem, nawet referendów, ponieważ jej elektorat ma pieniądze i w wakacje to siedzi nad morzem, w górach, albo w Egipcie, czy w innych kurortach. Natomiast PiSu nie bardzo mają pieniądze, więc siedzą w domu i zagłosują. Nie wiem, ile w tym prawdy, niemniej jednak to było powszechnie powtarzane, w związku z tym może coś w tym jest. Niemniej jednak Duda rzeczywiście jest dość popularny. W dodatku o prezydencie Dudzie mówi się w kręgach internetowych, że on jest memiczny. To jest takie fajne słowo, memiczny, bo zobaczcie, dużo polityków ma memy. Korwin ma memy, Rysiek Petru ma memy, pani posłanka Szoli Ring-Wiergus ma memy i pan, i bardzo dużo, i Duda też ma memy. Tylko mam wrażenie, że o ile w przypadku niektórych polityków te memy są takie, powiedziałbym nawet pełne hejtu, że to jest chęć dokuczenia tej osobie, o której się mem robi, o tyle mam wrażenie, że w przypadku pana prezydenta Dudy te memy w większości są z sympatii. Nawet jeżeli to jest mem na zasadzie, o, pośmialiśmy się, a teraz do obozu, to jest takie oni chyba nie chcą mu dokuczyć, oni chyba go lubią, to są takie fajne, pozytywne memy, a jak jest pozytywność, no to wiecie, w tej chwili mamy 2017 rok, no to w 2020 będzie 3 lata później, czyli ci 15-latkowie, którzy w tej chwili na przykład robią te memy, no to za 3 lata będą mogli głosować, więc mi się wydaje, że za 3 lata to pan prezydent Duda będzie miał nawet większe poparcie niż teraz, bo tego Tuska to tak nie za bardzo, internety lubią, natomiast Dudę tak. I to będzie wychodzić, zwłaszcza, że mam wrażenie, że te lubienie się jest wzajemnością, że pan prezydent Duda z taką klasą umie czasem odpowiedzieć. Pamiętacie Sylwestra z Andrzejem Dudą? No, śmiem twierdzić, że nie jeden z byłych prezydentów to by kazał zapukać ABW o 6 rano. No, na przykład Komorowski zrobił coś takiego, znaczy nie tyle on kazał, ale w przypadku pana prezydenta Komorowskiego, twórca antykomora, no, miał wizytę rano w domu, nie? Natomiast co zrobił pan prezydent Duda? No, wrzucił zdjęcie na Twittera, że pozdrawia wszystkich uczestników tej grupy, czy tego wydarzenia. Fajne, naprawdę fajne, miłe, sympatyczne takie zachowanie z klasą, nie? Że mi się wydaje, że on mógłby wygrać, nie? Do tego należy zauważyć, że Tusk ma ogromny elektorat negatywny. Cała masa ludzi nigdy w życiu nie zagłosuje na Tuska. I mam wrażenie, że ci ludzie zniechęceni do pana Tuska, to są właśnie głównie młodzi ludzie. Czyli ci ludzie, którzy w tej chwili sobie właśnie siedzą w internecie, czasem są już pełnoletni i mogą głosować, ale czasem dopiero będą. W związku z tym, z tego nowego pokolenia jest bardzo duże na zasadzie na każdego, byle nie na Tuska. Nawet jak Duda będzie już nielubiany, bo nie wiem, coś bardzo złego zrobi i powiedzą, że nie chcę głosować na tego faceta, on już się znudził, to na Tuska nie. Tusk chciał po prostu imigrantów sprowadzać, nie? Właśnie to jest ta jedna rzecz. Bo pierwsza rzecz, dla której Tusk ma bardzo duży elektorat negatywny, to jest po prostu 8 lat rządu w Platformy Obywatelskiej i bardzo dużej liczby ludzi coś się w tych rządach Platformy Obywatelskiej nie podobało. Jednym się nie podobały afery, drugim się nie podobało na przykład sama końcówka, czyli chęć sprowadzania imigrantów. Jeszcze innym się nie podobało to, że no PKB rosło, ale w zasadzie myśmy tego w portfelu jakoś tak specjalnie nie odczuwali, bo może i tam podwyżki były, ale w sklepach też by drożało i tak niby ta średnia pensja rosła, ale jakoś tak niech komu kurde, jak się pytało na ulicy, wzrosłaś ostatnio pensja? No nie, no mnie też nie. To komu kurde wzrosło, że średnio wzrosło, nie? Takie coś było, takie niezadowolenie nie było, no dość powiedzieć, że przecież cała Platforma Obywatelska przerypała wybory właśnie dla własne życzenie, właśnie dla to, że rządziła. Ludzie ich bardzo nie lubili. I tutaj odium te negatywne spada na Donalda Tuska. Co prawda on zawczasu
przed katastrofą uciekł sobie do Brukseli, między innymi chyba po to, żeby nie zaciągać na siebie całej tej klęski, czy tego negatywnego, powiedzmy, no, elektoratu, tak to ładnie nazwijmy. Niemniej jednak chyba im się do końca nie udało. Poza tym później również w Brukseli no, też robił rzeczy, które się ludziom nie podobają. Zobaczcie, jest coraz większy sprzeciw w sprawie przyjmowania tak zwanych imigrantów do Europy, prawda? Już nawet nie tylko w Polsce. W Polsce to był od, mam wrażenie, od dawna, że nawet wtedy, gdy mainstreamowe media mówiły, o, Polacy w 70-80% są za przyjmowaniem imigrantów, to jak się z kimś na ulicy pogadało, i to nawet w Warszawie, która wydawałoby się taka chyba najbardziej postępowa w cudzysłowie, to nie, imigrantów to nie. Mamy swoich biednych, swoich bezdomnych, swoje dzieci, ci, które głodują i tak dalej, i tak dalej. A poza tym to oni są inni kulturowo, a w zasadzie to dlaczego Arabia Saudyjska ich nie przyjmie, tylko mówi, że oni mają jakieś takie problemy i dlatego ich nie przyjmą. Przecież tam kulturowo muzułmanin do muzułmanina bardziej by pasował. Także początkowo to było głównie w Polsce, tak to powiedzmy. Czy może w naszym kręgu kulturowym, bo przecież tam Węgrzy też nie chcieli i tak dalej, nie? Natomiast teraz to się coraz bardziej rozsiewa na całą Europę. I moim zdaniem będzie się rozsiewać jeszcze bardziej. Z każdym kolejnym zamachem terrorystycznym, z każdym kolejnym streamem gwałtu w live'ie na życzenie, z każdym kolejnymi zamieszkami, z każdym kolejnymi takimi doniesieniami prasowymi, co możecie sobie zobaczyć, że tam w Paryżu podobno znowu coś się dzieje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest pełno. No, wystarczy wejść na pierwszy, lepszy, nazwijmy to, nie mainstreamowy, nie lewicowy, niepoprawny politycznie portal i tego jest cała masa. Skądś to się bierze. I jakoś nie chce mi się wierzyć, że to są wszystko fake newsy i nagle, ktoś nagle podpalił całą masę samochodów w Szwecji tylko po to, żeby szkalować biednych imigrantów, nie? Albo ktoś powybijał szyby tylko po to, żeby szkalować biednych imigrantów. Jakoś mi się w to nie wierzy, nie? Jakoś w to nie wierzy. Także to będzie narastało, a ludzie pamiętają Tuskowi, że on współdziałał w zalewie Europy tak zwanymi uchodźcami oraz chciał zmusić Polskę do przyjmowania tych tak zwanych imigrantów. Teraz jak się słucha polityków Platformy Obywatelskiej, to mam wrażenie, że jest takie wykręcanie, że nawet, że Tusk twierdzi, że to dzięki niemu Europa, tak to nazwijmy ogólnie, Europa zrezygnowała z tego mechanizmu automatycznego przyjmowania imigrantów, czy automatycznego przydzielania kwot imigrantów, jakoś coś takiego, czyli wpychania nam tych ludzi na siłę. Niemniej jednak wydaje mi się, że to nie dzięki Donaldowi Tuskowi, a nawet jeśli, to było na zasadzie takiej, że najpierw działał za, a potem zrezygnował. I to moim zdaniem, no jakoś nie chce mi się wierzyć, że to dzięki Donaldowi, nie? Przypominam, że to przecież właśnie pani premier Kopacz, no, zgodziła się przyjąć te nieszczęsne 7 tysięcy imigrantów, tak zwanych imigrantów, których do dzisiaj nam się wypomina, dlaczego żeśmy ich nie przyjęli. Teraz, wiecie, kiedyś, bo politycy są przyzwyczajeni do tego, że elektorat szybko zapomina. I dlatego na przykład mówi się, że w Wielkiej Brytanii zmieniają się politycy, a w Polsce politycy zmieniają partię. I to bardzo widać na przykład, jak się ogląda filmy z Okrągłego Stołu, z Magdalenki, czy ogląda się ten film Kurskiego pod tytułem Nocna Zmiana, bodajże coś takiego, jak wiele ludzi, których jest w dzisiejszych polityce, wtedy była w Sejmie. Wtedy już była w polityce. To partie się pozmieniało, oni często 2-3 razy zmieniali partie, często potworzyli sobie nowe te partie. Niemniej jednak ciągle te same nazwiska. Dopiero teraz coś się rusza, są trochę nowi ludzie. I powiem wam tak, tak jak generalnie mi się spora część opozycji nie podoba, tak ten pomysł jakby w kontrze do pomysłu PiS-u. To znaczy tak, PiS ma taki pomysł, żeby robić maksymalnie 2 kadencje prezydentom, wójtom i burmistrzom. Oczywiście jeśli chodzi o samorządówkę. Natomiast ta opozycja zrobiła kontrario takie, co? Wy tutaj chcecie ograniczać ilość kadencji do 2? To w takim razie ograniczmy również ilość kadencji posłów. Takie na zasadzie, wy nam dowalicie, to my też wam dowalimy. I wiecie? Mi się to podoba. Ja jestem za. Jestem za tym, żeby były naprawdę tylko 2 kadencje posłów, bo w tym momencie to się zrobili tacy posłowie zawodowi, ale na zasadzie takiej, że ten koleś już oderwał się zupełnie od rzeczywistości, on już nic nie robi, on już chce dotrwać do emerytury na tym posłowaniu. No i chyba nic sobą nie wnosi w dyskusję, jest tylko taką maszynką do głosowania, to chyba kogoś takiego byśmy nie chcieli.
Także tutaj jest bardzo, bardzo mocno, ale wracając do tego, politycy są przyzwyczajeni, że elektora zapomina, czyli wywala się kolesia na chwilę do Brukseli, na przykład pan Buzek, były premier Buzek, tak bardzo był znienawidzony, to wtedy ja byłem w ogólniaku, początek studiów mniej więcej jak to było, Buzek był tak znienawidzony, że nawet była taka ksywka Buzek na wózek. A to się odnosiło do tego, że była jakaś taka, w cudzysłowie, tradycja w Polsce, że się dyrektorów przedsiębiorstw wywoziło na taczkach. To chcieli Buzka wywieźć na taczkach. Tak bardzo był znienawidzony. Pojechał na chwilę do tej Brukseli, tam sobie posiedział oczywiście na politycznym stanowisku. Cisza się o nim zrobiło w mediach, nagle wrócił jako mąż stanu. Słuchajcie, jakie hejty były na Giertycha. Giertycha przecież się wręcz nienawidziło, między innymi za to, jakim był ministrem odpowiedzialnym za szkolnictwo. Teraz mąż stanu niezależny komentator, nie? Nawet próbuje w mainstreamie już wracać pan prezydent Komorowski. Ten prezydent Komorowski, który moim zdaniem rozpoczął niszczenie Platformy Obywatelskiej od tego, jakie błędy robił w kampanii wyborczej, nie? Ale to jest mainstream. Ale został jeszcze internet. A internet nie zapomina. Internet jest wredny. Internet wszystko pamięta, internet wszystko archiwizuje, internet wszystko wyciąga. Także zmienili się ludzie. I o tym politycy nie wiedzą, że to pokolenie, powiedzmy, 40+, 35+, to jeszcze jest telewizyjne. Jeszcze jak kogoś nie ma, to zapomni, później powiedzą, że jest dobry, to uchwycą, ale internety nie. A internety mają coraz więcej głosów, także tutaj w to wszystko nie wierzę. Do tego jeszcze należy zwrócić uwagę na fakt, że PiS bardzo chce uwikłać Tuska w coś. W zasadzie mam wrażenie, że w cokolwiek chcą go uwikłać, byleby zrobić z niego przestępcę. To bardzo wyraźnie sugerował sam pan Kaczyński, który tam wyraźnie mówił, że no tutaj nie możemy pobierać Tuska, bo on tam może mieć jakieś problemy z prawem niedługo i to będzie głupio wyglądało, nie? No na pewno najchętniej no to postawiliby jakiekolwiek zarzuty panu premierowi w sprawie Smoleńska, no bo Smoleńsk jest dla pana Kaczyńskiego bardzo istotny, tak? To jest dla niego osobiste. On tam, wiecie, to jest w ogóle przykre. Nie to, żebym ja był pisiorem, nie to, żebym jakoś specjalnie ten PiS lubił, ale zobaczcie, pan Kaczyński stracił brata, stracił bratową. To jest dla niego bardzo osobiste. To nie jest tak, dla nas to jest jakiś prezydent, żona prezydenta, a dla niego to jest brat i bratowa. Bardzo osobista rzecz, nie? No i on jest przekonany, że oni zginęli między innymi przez rozmyślne albo nierozmyślne działania Donalda Tuska, przez taki hejt, jaki wtedy był wylewany w warstwie politycznej, przez to, że oni się kłócili i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie naprawdę bardzo ważne dla pana Kaczyńskiego. Niemniej jednak sądzę, że tu może się tego po prostu nie udać, że to jest już za późno, że ewentualnie z panem Kaczyńskim, z panem Tuskiem problemy miałoby zbyt wiele osób, w związku z tym teraz zbyt wiele osób jest zainteresowanych, żeby tą sprawę rozmyć, cicho, nie było tematu. Tutaj się nie uda, moim zdaniem, chociaż mogę się mylić. Natomiast jestem przekonany wręcz, że pan Tusk będzie za chwilę kojarzony z aferą Amber Gold. Tą aferą Amber Gold, która jest powoli, bardzo powoli rozkręcana przez właśnie PiS. I teraz tak. Czy wy naprawdę myślicie, że prace komisji Amber Gold się tak bardzo ślimaczą, bo posłanka Wasserman jest nieudolna i nie umie szybciej tego poprowadzić? Nie wierzę w to. Natomiast wierzę, że oni po prostu zaczęli ten temat, żeby potem nie było, że o, zaczęliście temat tuż przed wyborami i od razu ścigacie Tuska. Więc oni zaczęli wcześniej i bardzo, bardzo powoli sobie to mielą, żeby potem, gdy Tusk ewentualnie wróci do polskiej polityki, mu to powyciągać i go zaorać. Tak samo jak moim zdaniem czekają z aresztowaniem pani Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie afery reprywatyzacyjnej na tuż przed wyborami samorządowymi. I dlatego jest taka plotka, o której jak będziecie chcieli, zrobię wam kiedyś vloga, że Hanna Gronkiewicz-Waltz wcale nie zamierza wrócić z wakacji, bo znowu ten projekt zmiany ustawy o Warszawie, tak to ładnie nazwijmy, sugeruje, że PiS chce jednak zrobić przyspieszone wybory, w związku z tym może już próbować aresztować Hannę Gronkiewicz-Waltz. Czy Hanna Gronkiewicz-Waltz jest winna czy niewinna, to zdecyduje oczywiście sąd. Natomiast w warstwie medialnej aresztowanie,
bardzo, bardzo, bardzo psuje. Tak samo tutaj, moim zdaniem, czekają z przewaleniem czymś dużym przy Amber Gold Tuskowi, czekają z takimi asami w rękawie, jak będą jakieś możliwość uwikłania tego Tuska tuż przed wyborami, prawdopodobnie parlamentarnymi, i tyle. Bo wiecie, no... No Tuska w Amber Gold można uwikłać, to bardzo prosto, tam wygląda na to, że tam był jakiś parasol ochronny nad tą firmą, wygląda na te służby w ogóle nie działały, wygląda na to, że nie chciały działać, a kto był de facto szefem państwa? No Tusk. A kogo syn pracował w OLT Express, jakby spółce zależnej od Amber Gold? No syn Tuska, nie? I teraz zobaczcie sobie taki przepływ. Syn premiera dostaje pieniądze od spółki zależnej, od spółki, nad którą jest parasol ochronny. Ciekawie to wygląda, prawda? Znaczy ciekawie dla PiS-u, a trochę nieciekawie dla Donalda Tuska, który, no jak rozumiem, może niedługo stać się Donaldem T. Z tego względu i tutaj cały czas podkreślam jeszcze raz, o winie ewentualnej to zdecyduje sąd. Niemniej jednak tutaj mówimy o sprawach takich medialnych, politycznych. No i jeszcze kolejna rzecz, o której już trochę wspomniałem, no że przed wyborami prezydenckimi są wybory parlamentarne. Czyli co, Platforma odpuszcza te wybory, że w ogóle nic nie mówią o wyborach parlamentarnych, tylko Tusk Polskę zbaw, wróci, zostań prezydentem. Ciekawe to wygląda. O co chodzi? O co chodzi? Moim zdaniem chodzi o to, że to jest po prostu werbalizacja marzeń byłej pani premier Kopacz, która po prostu bardzo mocno chciałaby, żeby Tusk wrócił do Polski i przejął stery w Platformie Obywatelskiej. Jakby wrócił, to prawdopodobnie znowu by go wybrali, bo to jest ten człowiek, który dla Platformy kojarzy się z dobrobytem, ze złotą erą, w związku z tym prawdopodobnie by go od razu wybrali. No i co? No i pani Kopacz wróciłaby do łask, no bo przecież pani Kopacz była jakby taka była pomazańcem Donalda. Jak Donald wyjeżdżał, to ją tam namaścił, dobra, teraz ty będziesz rządzić Platformą. No i przez jakiś czas rządziła, jak rządziła, to było widać, prawda? Natomiast jakby wrócił, to może by dla niej jednej były lepsze czasy, nie musiałaby się już użerać ze Schetyną, nie? Tego typu rzeczy oraz, moim zdaniem, jest to trochę straszenie właśnie Schetyny. Czyli, misiu, weź tutaj za bardzo nie rozrabiaj, bo jak będziesz za bardzo rozrabiał, to Donek wróci, nie? Trochę tak jak ten słynny mem z Metina 2, no, mam przyzwojem, mam się przelogować, trochę na tej zasadzie tutaj. Jak będziesz za bardzo mi dokuczał, to poskarżę się Donkowi i Donek przyjdzie i ci przeczepie cztery literki, nie? Coś takiego, tak? No bo zauważmy, że od wyjazdu Tuska z Polski zaczęły się dla Platformy, no w zasadzie państwo klęsk, tak? No pierwsza klęska to był pan Komorowski, który przegrał coś, co wydawało się, że jest niemożliwe do przegrania. Przypominam, że pan Komorowski wtedy był tak butny, że liczył, że wygra wybory już w pierwszej turze. Jeżeli dobrze pamiętam konstytucję, to żeby wygrać wybory prezydenckie w pierwszej turze, trzeba wziąć 50% głosów. Wszystkich. Nie, że jesteś największy, że wygrywasz, że ty masz tam 40, drugi ma 30, kolejni ileś, to ty masz mieć 51, czy masz mieć ponad połowę, znaczy 51 głos chyba. W ten sposób. No to tak bardzo chciała, a w konsekwencji przerypał i to przerypał bardzo, bardzo mocno, prawda? Potem Platforma Obywatelska przegrała i to tragicznie przegrała. W ogóle po panu Komorowskim zrobiła się taka fala, powiedziałbym, wyciągania brudu w Platformie, fala trochę takiego, nie chcę mówić rozliczania, ale trochę właśnie takich nieciekawych rzeczy, tak? I to wyszło, tak? Później bardzo, bardzo mocno. No i to ich prawdopodobnie zmiotło, tak? Przepraszam, troszeczkę się zamyśliłem, dostałem bardzo fantastyczną dla siebie informację. Mam nadzieję, że już za 3 tygodnie będę mógł się z nią wami podzielić. Jest po prostu fantastyczna, naprawdę nie mogę się doczekać. Wow, po prostu wow, ale teraz opanujmy. Wiecie, ale klęska wyborcza to nie było jeszcze wszystko. Po klęsce wyborczej było coś, co ja nazywam nowoczesną klęską, czyli zobaczcie, w wyborach Platforma Obywatelska jeszcze była drugą siłą polityczną, tak? Ma cały czas
jakby klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej jest drugim co do wielkości klubem w Polsce, prawda? Natomiast, w polskim parlamencie, kurczę, ta ekscytacja tym, o czym nie mogę wam jeszcze powiedzieć, kurde, bardzo bym chciał, w polskim parlamencie, natomiast teraz, no teraz w większości sondaży Nowoczesna ich przeskakuje, są już nawet takie sondaże, w których Kukiz ich przeskakuje, no oni lecą w dół bardzo, bardzo, oni stracili wiele, naprawdę wiele punktów procentowych procentowych poparcia od wyborów. No oczywiście dla pani Kopacz jest to prywatna klęska, ponieważ ona została odsunięta od władzy w Platformie Obywatelskiej, a doszedł Schetyna. Schetyna, który podobno się z Tuskiem nie cierpi, podobno Tusk jakby blokował karierę polityczną, tak to ładnie nazwijmy, Schetynie. W związku z tym teraz jak Schetyna doszedł do władzy, odsuwając pomazanicę Tuska, to w tym momencie jakby rządzi druga frakcja, a ta frakcja marginalizuje tamtą, prawda? Więc to się tak bardzo przekłada. No i pan Schetyna, to właśnie ta inna frakcja w Platformie Obywatelskiej niż Tusk i Kopacz, no przejął władzę, ale wcale Platformie nie pomaga, nawet powiedziałbym szkodzi. I tutaj najlepszym przykładem jest to, jak fatalnie pan Schetyna rozegrał, nie wiem, co jedni to nazywają puczem, inni nazywają to protestem, wszystko jedno. W każdym razie to coś, co się zaczęło dziać w grudniu 2016 roku, a skończyło się w styczniu 2017. To brukowanie mównicy, burdy pod Sejmem i tak dalej. Zaczęły to, mam wrażenie, taka moja prywatna obserwacja, że zaczęły to trzy partie, czyli Platforma, Nowoczesna oraz PSL, z czego Nowoczesna oraz PSL się wiedziały, kiedy wycofać i w momencie, w którym ten pucz nie wyszedł, w momencie, w którym PiS wygrał, to całe te pierdzielnięcie, jakie poszło po wygranej, poszło w Platformę Obywatelską, bo Schetyna walczył do końca, chyba poległ. I najlepszy numer był taki jak zawieszamy protest, ponieważ dziennikarze wrócili do Sejmu. Pies tym, że wrócili dwa tygodnie wcześniej. W związku z tym mogli zawiesić ten protest dwa tygodnie wcześniej, nie? No właśnie, ludzie mu to zapamiętali. Internety nie zapamiętają, także moim zdaniem, sorry, ale Donald Tusk wcale do Polski się nie wybiera. Donald Tusk do Polski to wróci, jeżeli PiS zacznie tracić poparcie i jeżeli będzie taka fala wznosząca, to on jako taki bardzo wytrwały surfer polityczny będzie w stanie wrócić na tej fali, popłynąć i znowu wygrać. Natomiast jeżeli będzie, tutaj odwołując się do takiej morskiej terminologii, jakiś lej wciągający, prawda, no to w tym momencie już Donald nie wróci, bo lepiej zostać, być, jak to się ładnie mówi, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Jak on schodził ze sceny platformerskiej, to Platforma była u władzy. Potem poszedł na stanowisko w Unii, a teraz może powiedzieć, sorry, ja swoje zrobiłem, ja przechodzę na emeryturę, a ewentualnie jak się czasy zmienią, to wrócić. Bo nikt nie chce tonąć razem z zatapianą Platformą. I tyle, moi kochani. Jeśli vlog się podobał, bardzo proszę o łapkę w górę. Zachęcam do komentowania moich vlogów. Zachęcam do oglądania pozostałych moich vlogów w playlistach, gdyż każdy vlog oglądany w playlistach liczy się 4 razy bardziej do pozycjonowania. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!